Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pewnie, moi kochani, w tej codzienności naszego życia nie należymy do tych, albo patrząc po naszych domach czy naszych mieszkaniach, nie jesteśmy tymi, którzy są w posiadaniu jakichkolwiek kamiennych naczyń. Przyzwyczajeni jesteśmy do porcelany, przyzwyczajeni jesteśmy do naczyń żaroodpornych, przyzwyczajeni jesteśmy na przykład do dzbanków, które są wykonane ze szkła. I teraz zobaczcie, kiedy na takim stole stoi ten dzbanek, to ja widzę, co jest w tym dzbanku. Czy to będzie woda, czy to będzie lemoniada, czy to będzie kompot. Kiedy zostałby nam postawione kamienne naczynie, ja z zewnątrz widzę, że tylko jego kształt, to z czego to naczynie jest wykonane, ale nie wiem, co jest w środku. I teraz, żeby dowiedzieć się tego, co jest w środku, najczęściej mogłoby to wyjść dopiero w procesie, mówiąc dosłownie, mycia tego naczynia, żeby zobaczyć, co jest gdzieś tam głęboko. I teraz te stągwie służyły naprawdę do takich, można powiedzieć,
mało przyjemnych czy mało sympatycznych rzeczy. Między innymi na przykład do tego, że goście weselni w Stągwiach obmywali swoje ręce, czy mówiąc, przepraszam za kolokwializm, pluli do tych stągwi, a jednak ta stągwia, to kamienne naczynie, staje się narzędziem, do którego zostaje wlana woda i ta woda zostaje przemieniona w wino. I teraz, moi kochani, zobaczcie, mamy po raz kolejny doświadczenie i zderzenie z sytuacją, kiedy Pan Jezus wybiera to, co tak naprawdę w oczach ludzi jest bez sensu, co jest bezwartościowe. Przecież można by było powiedzieć, że Pan Jezus powinien powiedzieć, żeby ta woda została nalana do jakichś złotych i srebrnych naczyń. A ta woda została nalana do czegoś, co w większości osób, dla większości osób jest czymś przekreślonym. I teraz, moi kochani, dobrze by było, gdybyśmy w tej codzienności życia, dzisiaj, kiedy wspominamy, chociaż jesteśmy przy naszej mamie z Krzatuskiej, ale kiedy nasze myśli biegną także na wały jasnogórskie, to kiedy mamy kolejny dzień tego naszego spotkania, kiedy mamy kolejny dzień mojego osobistego pogłębiania relacji z Panem Bogiem, to warto sobie zadać pytanie, patrząc na swoje serce, czym to moje serce jest i jak to moje serce wygląda. Bo my byśmy bardzo chcieli i niestety często tak jest, że można by było powiedzieć, a nie, no moje serce to jest jak to naczynie żaroodporne. Ja wszystko widzę, co jest w środku, że moje serce jest wykonane, jest tak krystaliczne, że ja jestem w stanie powiedzieć, co w nim jest. A tak trudno, moi kochani, nam jest przyznać się do tego, uginając kolana, żeby powiedzieć, Panie Jezu, ale moje serce jest jak ta kamienna stągiew. Że ja nie wiem, co jest w środku, że tak trudno jest nam powiedzieć, że tam gdzieś naprawdę na głębinie tej stągwi, którą jest moje serce, może być brud, może być bałagan, którego ja sam w stanie nie jestem wyciągnąć. I teraz chodziłoby, moi kochani, o to, żebyśmy umieli, tego wami sobie życzę, żebyśmy umieli powiedzieć Panu Bogu tak, że jeśli ty któregoś razu na modlitwie powiesz, że Panie Jezu, ja nie wiem, co jest w moim sercu. Ja nie umiem tego do końca opisać, nie umiem tego określić, ale proszę, niech woda Twojej miłości, niech woda Twojej obecności spłynie do mojego serca i wyczyści to wszystko i niech to wypłynie na wierzch. Tylko teraz pojawia się, moi kochani, takie pytanie, czy my tego chcemy? Bo jasne, że to jest dla nas trudne, jasne, że my sami nie damy rady. I dlatego mamy po raz kolejny obecność naszej Mamy Maryi. Ona jakoś tak w sobie, w wiadomy, delikatny, czuły sposób, ale pełen miłości do nas jako do swoich dzieci, ona będzie przy nas. Ona będzie przy nas w tym momencie, kiedy te nasze serca, moi kochani, dosłownie będą tak oczyszczane, ale tu się pojawia to jedno takie fundamentalne, czy jesteśmy w stanie powiedzieć Panu Bogu tak. Czy jesteśmy w stanie zgodzić się na to, żeby to nasze serce zostało oczyszczone? I to naprawdę nie jest nic krępującego i wstydliwego, jeśli przyznam się na modlitwie przed Bogiem, że moje serce jest zanieczyszczone. Jasne, że jest zanieczyszczone przez grzech, który oczyszczam w sakramencie spowiedzi. Ale może być i tak jest. I są takie przestrzenie naszego serca, do których my nie jesteśmy w stanie dotrzeć. To są takie głębokości głębin i głębiny głębin, że tam tylko może, w to tylko może wejść, no mówiąc dosłownie, tak obrazowo, właśnie woda Bożej miłości. I tego wam i sobie, moi kochani, przez ręce i serce naszej Mamy Maryi życzę, żebyśmy nie bali się otworzyć swojego serca, że nawet jeśli dzisiaj na tym etapie relacji z Panem Bogiem, w którym jestem, nie jestem w stanie powiedzieć, co w moim sercu jest. Może tak bardzo chciałbym albo chciałabym, żeby to moje serce było tak czyste i krystaliczne, jak to przejrzyste naczynie, a to się okazuje, że to jest naczynie kamienne. Ale to w tym punkcie zostawmy to Panu Bogu. Pozwólmy na to i to jest to. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Pan Jezus, moi kochani, będzie do nas mówił. Tylko On będzie nam mówił, On nam będzie pokazywał. Pan Jezus nam pokaże na modlitwie, Pan Jezus nam pokaże przez drugiego człowieka, Pan Jezus pokaże nam nawet przez obecność czy kapłana, czy osoby życia konsekrowanego, czy przez sytuację życia, co my mamy zrobić, żeby to nasze serce zostało oczyszczone. I Tobie to dzisiaj, nasza Mamo Maryjo, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej,
chcemy powierzyć jako Twoje córki i Twoi synowie, aby nasze serca, które są zanieczyszczone, które są brudne, zostały oczyszczone przez wodę Bożej miłości, zostały oczyszczone po to, żeby mogło się dokonywać to, co jest zgodne z wolą Bożą, nie moją. Dlatego Tobie, Maryjo, w tej naszej wspólnej modlitwie wszyscy razem to tutaj dzisiaj zostawiamy. Powstańmy i złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga.